Hej, 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 ja witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Stilgar, cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka ASG Maniaka. Dzisiejszy odcinek będzie dosyć nietypowy, ponieważ od czasu, od kiedy sam noszę okulary, dostaję od was naprawdę sporo pytań dotyczących tego, czy wada wzroku przeszkadza w ASG, a jeśli tak, to co robić? Odpowiedź jest oczywista, wada wzroku, tak jak i w normalnym, codziennym życiu, oczywiście przeszkadza, ale bez żadnego problemu jest wiele możliwości, żeby ją zniwelować, czy też po prostu, żeby z naszą wadą wzroku bez żadnego problemu dobrze się bawić. Tak też i w ASG mamy wiele możliwości, dzisiaj chciałbym wam parę z nich pokazać, mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie, więc dzisiejszy odcinek będzie taki bardziej pogadankowy, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tego typu odcinka, czy chcielibyście tego więcej, takich różnych porad, ale spokojna głowa, już wkrótce będzie trochę więcej replik na kanale, więc myślę, że będzie ciekawie. A ja nie przedłużając, zapraszam was do oglądania. Zanim jednak przejdziemy dalej, tradycyjna autoreklama z kodem STILGAR na G2A macie 3% cashbacku. Tak patrzę na siebie i muszę powiedzieć wam, że jest zbyt mało taktycznie. Od razu o wiele bardziej airsoftowo się zrobiło. Moi drodzy, zaczniemy od pierwszej rzeczy. Mianowicie ja już ASG zacząłem się bawić prawie że 8 lat temu i okulary zacząłem nosić dopiero 5 miesięcy temu. I przez cały ten okres czasu, czyli jakieś prawie że 7 lat, w ASG bawiłem się bez okularów, czyli byłem dosłownie ślepy. Ponieważ dopiero 5 miesięcy temu, kiedy poszedłem do okulisty, dowiedziałem się, że na prawe oko mam minus 1,25 i astygmatyzm, a tutaj mam minus 1, czyli dosyć poważna tak naprawdę wada wzroku i ja z taką wadą wzroku bez żadnego problemu bawiłem się w ASG. Bez żadnego problemu do czasu, aż nie założyłem okularu, ponieważ jeśli nie jesteście pewni co do swojego wzroku, to po prostu szczerze polecam wam wszystkim pójść do okulisty i okulary bądź soczewki zakupić, ponieważ jest to sprawa idealna. Ja przez 7 lat dopiero niedawno się dowiedziałem, że dosłownie byłem ślepy jak kreta, myślałem, że wszyscy ludzie tak widzą, a dopiero potem, kiedy założyłem na pierwszą moją w życiu strzelankę soczewki, znaczy na pierwszą strzelankę z soczewkami, no to poczułem się dosłownie, jakbym wpisał sobie jakiegoś wallhacka na żywo, bo tak bardzo dobrze aż to wszystko poprawiło. Więc jeśli nie jesteście pewni co do swojego wzroku, to ja wam radzę, po prostu pójdźcie do okulisty, myślę, że bo wiele szczęśliwci będziecie w życiu. To jest taka porada od Tomeczka Stilgara, bo domyślam się, że wiele osób po prostu do okulisty iść nie chce, ponieważ nie wiem, jest po prostu trochę młoda, się wstydzi, boi, cokolwiek. Nic, spokojnie, spokojnie moi drodzy, idźcie do okulisty, taka moja porada. Mam nadzieję, że przynajmniej jedna osoba po moim takim wezwaniu do okulistyki pójdzie do okulisty, ja będę z tego powodu bardzo zadowolony. Zapytacie, dlaczego od tego zacząłem, ponieważ myślę, że jest to sprawa na tyle ważna, że różnica między słabym krótkowzrocznością, dalekowzrocznością i tak dalej, o tym nie będziemy gadać. Po prostu jeśli ktoś ma problem, jakąkolwiek wadę wzroku i jeśli ktoś sobie tą wadę wzroku skoryguje okularami, soczewkami czy czymkolwiek, to naprawdę w ASG różnica jest bardzo, ale to bardzo duża, ponieważ w ASG każdy ma mundur, specjalnie to założyłem, mundur się gdzieś zlewa z otoczeniem i kiedy jesteście tak jak ja, na przykład krótkowzroczni, no to dalej coś, co wygląda jak liście, to tak naprawdę koleś, który leży w flektarnie. I gdybym miał okulary, gdybym miał soczewki, to bym go bardzo dobrze widział, a tak jak byłem ślepy, to po prostu tych ludzi nie widziałem. I najczęściej moja taktyka była taka, że ja gdzieś sobie stałem i najczęściej w świecie bardzo często używałem lunety jako swego rodzaju okularu, żebym cokolwiek lepiej widział. Ale od czasu, tak jak mówię, okulisty, kiedy widzę lepiej ze względu na soczewki, to po prostu jest to niebo, a ziemia. Więc do okulisty idźcie, a my zaczynamy już poprawną część odcinka. Tak jak wspomniałem na samym początku, pokażę wam parę możliwości, które możecie wykorzystać, żeby waszą wadę wzroku, czy też bądź razem z waszą wadą wzroku, po prostu na ASG iść i cieszyć się całą rozgrywką, a zarazem dobrze widzieć. Zaczniemy od rzeczy, myślę, dosyć oczywistej, czyli soczewki. Soczewki moim zdaniem to jest najlepsza opcja tak naprawdę do ASG. Jeśli możecie nosić soczewki, to zawsze będę polecał soczewki. Są one często tanie, co najważniejsze, nie parują, nie musimy dokupywać innych rzeczy i po prostu są to soczewki, więc jeśli mamy gogle bądź mamy jakieś okularki balistyczne, ochronne do ASG, to nie musimy nic innego dokupować, ponieważ soczewki po prostu nie kolidują z okularami bądź z goglami. Czyli jeśli macie taką okazję, żeby soczewki móc nosić, to soczewki wam polecam. Ja osobiście mam jakieś zwykłe, jednodniowe. Te soczewki ja noszę dosłownie raz, dwa, może trzy razy w miesiącu maksymalnie, kiedy już jeżdżę na ASG, ostatnio mam przerwę. No to najczęściej w świecie takie soczewki raz na tydzień, jeśli już jeździcie, możecie sobie założyć w niedzielę, czy tam w sobotę, czy kiedykolwiek i będziecie zadowoleni. Soczewki to jest rzecz numer jeden w ASG. Jeśli możecie to nosić, polecam. Tak jak mówię, nie są zbyt drogie, nie trzeba dokupować innych rzeczy, nie trzeba się martwić o inne rzeczy, ponieważ z niczym nie kolidują i co również jest bardzo ważne, nie parują. Tak, a przynajmniej mi się tak nie zdarzyło. Jestem ciekaw, czy soczewka może zaparować, jakby gdzieś tam leciutko odstawała. Jestem ciekaw, ale mam nadzieję, że nie. Ogólnie mówiąc, soczewki, rzecz numer jeden. Jeśli możecie nosić soczewki, polecam wam soczewki. Czas na rzecz numer dwa. Jeśli macie takie okulary jak ja, to są one dosyć duże, więc raczej pod większość gogli wam nie wejdą, a nawet jeśli wejdą, to pewnie będziecie się bać, że gdzieś wam się obtrą, może gdzieś wam się zniszczą, a raczej nie o to w tym wszystkim chodzi. Jednak zanim przejdziemy do gogli, przejdźmy do czegoś innego.
To są okulary, zwykłe SE Eyes, które mają specjalną tak zwaną wkładkę drucianą, bądź też wkładkę korekcyjną. To są takie specjalne wkładki do różnych okularów. W tym przypadku SE robią takie właśnie wkładki dodatkowe, druciane bądź nylonowe, w kwocie, jak pamiętam, razem za 139 zł. Czyli takie wkładki po prostu sobie montujecie do okularów, idziecie z taką wkładką do okulisty i prosicie: panie, zrób mi tutaj jakieś soczewki, najlepiej najtańsze, bo to i tak będziecie nosić raz na przykład na ASG, no chyba że częściej, no to wiadomo, kupcie sobie takie soczewki, na jakie was stać. No ale najczęściej w świecie robicie sobie tutaj po prostu szkła, tak po prostu, które waszą wadę wzroku niwelują. Dzięki czemu macie normalne, pełnoprawne okulary do ASG. Musicie jednak pamiętać, że ten nosek jest troszeczkę szerszy, więc szparę będziecie mieć większą. To trzeba wziąć pod uwagę, jeśli macie jakiś tam model okularów. Ale przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to po pierwsze, to są całkowicie osobne okularki, tak więc nadają się do ASG, bo są to zwykłe S-y, a dodatkowo dobrze widzimy, bo mamy tutaj nasze szkła. Druga bardzo fajna sprawa w przypadku takiego rozwiązania to to, że są to okulary uniwersalne. Na przykład, kiedy jadę sobie autem i ja mam takie okulary, no to powiedzmy sobie szczerze, że jeśli też zdejmę i założę jakieś przeciwsłoneczne, to będę ślepy, więc no, raczej nie chcę być ślepy, kiedy jadę autem. Ale kiedy mamy takie okularki, to nie ma żadnego problemu. Kiedy mamy ten wnosek, możemy sobie po prostu szybki wymienić. Jeśli mamy szybki wymienne, no to zakładamy sobie albo czarne, albo żółte, jakie lubimy na drogę i po prostu dalej mamy okularki dobre, przeciwsłoneczne, ale dalej widzimy, ponieważ mamy tutaj tą nakładkę. Więc jak sami widzicie, takie właśnie wkładki korekcyjne, bądź wkładki nylonowe, wkładki druciane są dostępne nie tylko do tych modelów, są również takie wkładki uniwersalne, ale to tak jak mówię, musielibyście to wszystko poszukać pod model okularów, które macie. W przypadku S-ów, S-y Eyes, są te oficjalne wkładki, które oni sami rekomendują. Z taką wkładką, tak jak mówię, idziecie do okulisty i jesteście szczęśliwi. Macie super ekstra szkiełka, widzicie bardzo dobrze. Oczywiście nie tak idealnie, bo one zbyt duże nie są, ale to, co chyba jest najważniejsze, to to, że po pierwsze, kosztuje to 139 zł plus koszt szkieł, czyli od kilkudziesięciu złotych do kilkuset, już zależy, jakie sobie weźmiecie. No ale to, co jest również dosyć ważne, to to, że ponownie, nie musicie, nic tutaj wam nie koliduje z waszymi zwykłymi okularami, są to rzeczy całkowicie osobne. No i co chyba również jest ważne, są to okulary uniwersalne, które możecie sobie założyć do auta, na rower, czy cokolwiek, zmienić szkiełka i macie nagle fajne przeciwsłoneczne okulary z korekcją waszej wady. Więc jest to sprawa bardzo fajna, bardzo uniwersalna, dobra i nie parują one aż tak bardzo, ponieważ to są tylko i wyłącznie dodatkowe szkiełka. Jeśli już wam zaparują, to jest źle, trudno, trzeba się trochę tym martwić, trzeba to trochę jakoś tam poczepać, trzeba to jakoś ostrożnie porobić, ale tak jak mówię, nie jest to najgorsza opcja. Jest to opcja bardzo, ale to bardzo fajna i gdybym miał komuś coś polecać, osobie, która nie może nosić soczewek, jest to wybór tak naprawdę dla niej. Jest jeszcze opcja trzecia i czwarta. Dam to w jedną kategorię, czyli gogle. Gogle oraz nakładki na okulary, ponieważ jest coś takiego, jeśli pracujecie gdzieś na budowie, gdzieś, gdzie jest ważna dosyć ochrona waszych oczu, między innymi, to można znaleźć w sklepach BHP i nie tylko tak zwane nakładki na okulary korekcyjne. To są tak jakby takie zewnętrzne gogle ochronne, tylko z większą sparą, z większym miejscem, tak żeby weszły pod nie wasze zwykłe okulary korekcyjne. Jest coś takiego, istnieje coś takiego, ale zanim coś takiego kupicie, to upewnijcie się, że pasuje to do ASG, że to ma jakieś dobre atesty, a jeśli nie jesteście tego pewni, to kupcie najlepiej dwie sztuki, jedną przestrzelcie z jakiejś naprawdę mocnej repliki i jeśli to wytrzyma, to znak, że możecie tego w teorii używać na ASG. Ale tak jak mówię, nie jest to produkt dosyć bardzo sprawdzony. Czytałem o tym i w teorii są ludzie, którzy to polecają, ale tak jak mówię, nie ma to milion opinii, lepiej to samemu sprawdzić. Nie chcę, żeby komukolwiek się stała krzywda. Zanim kupicie jakiekolwiek nakładki ochronne na okulary korekcyjne, to je sami sprawdźcie. Po drugie, jeśli już mówimy o nakładkach na okulary korekcyjne, to ponownie musimy mieć okulary mniejsze, bądź po prostu takie, pod którymi się to wszystko zmieści. Ja na przykład mam okulary duże, no i na mnie to by nie pasowało. Podobna sprawa jest również z goglami. Kiedy mamy gogle niskoprofilowe, są one najczęściej po prostu mniejsze, bo są niskoprofilowe, czyli niskie, mniejsze, tak po prostu. Są również gogle większe, takie jak chociażby Bolle Defender, które faktem wyglądają dziwnie, ale są to gogle już naprawdę duże, pod które powinny wejść wasze oprawki, wasze zwykłe okulary. No i wtedy sprawa wygląda tak, że macie gogle oraz okulary naraz. Jest to sprawa na tyle zła, że po pierwsze, macie tam okulary, które możecie jakoś zarysować, zniszczyć, cokolwiek nie zrobić, możecie upaść, może coś wam pęknąć. Dużo złych rzeczy się może zdarzyć, ale to, co myślę, że jest najważniejsze w tej sprawie, to to, że to może wam horrendalnie parować. Ponieważ wasze okulary plus jeszcze zwykłe gogle i powiedzmy, że mamy nad tym hełm bądź jakąś czapkę zimową, która przypadkowo całkowicie zatyka, całkowicie wentylację, no to wtedy zaczyna się istny armagedon parowania. I powiedzmy sobie szczerze, że na ASG nie chcemy, żeby okulary czy gogle nam parowały, a jeśli zaparuje nam zarówno gogle, jak i nasze okulary naraz, to dosłownie jesteśmy ślepi jak kret. I jest to opcja
możliwa, można ją zrobić, ale jest to opcja, tak jak mówię, najbardziej taka, no najgorsza, bo może to wam zaparować tak horrendalnie źle, że będziecie ślepi przez większość rozgrywki, jeśli traficie na jakąś naprawdę wilgotną grę, gdzie zaczniecie się naprawdę mocno pocić, gdzie jeszcze od góry będziecie mieć jakoś zablokowaną wentylację, no to wtedy może się dużo złego dać, ponieważ może wam to wszystko zacząć parować, potem wam się to wszystko skropli i będziecie dosłownie ślepi. Więc jest również trzecia opcja, czyli po prostu gogle plus wasze okularki pod goglami, ale jest to opcja, można powiedzieć, taka ostateczna, bym powiedział. Jest również opcja, chociażby do S-ów NVG, jak dobrze pamiętam, kupno takiej samej wkładki, jak do tych S-ów Eyes. Ponieważ jest również wkładka do gogli i właśnie również w goglach, bez żadnego problemu, jeśli znajdziecie kompatybilne, w goglach możecie zamontować również właśnie takie szkła, jak wam tam pokazywałem. Czyli również i gogle z takimi szkiełkami możecie zrobić. Jest to opcja o wiele lepsza, aniżeli wpychanie waszych okularów i gogli osobno. Ponieważ tak jak mówię, w zależności od warunków pogodowych, w zależności od was, od właśnie jeszcze cyrkulacji powietrza i wszystkiego innego, może się zdarzyć tak, że wasze gogle i wasze okularki będą tak horrendalnie parować, że dosyć szybko porzucicie po prostu ten pomysł. Tak, moi drodzy, wszystkie możliwości wam podałem. Jeśli o czymś nie wspomniałem, to piszcie śmiało w komentarzach, żeby inni się dowiedzieli. Czyli zacznijmy od początku. Soczewki są najlepsze. Jeśli możecie nosić soczewki, to soczewki wam polecam. Jeśli boicie się ich zakładać czy coś, ja również się uczyłem je długo zakładać, ale w końcu mi się udało, w końcu w nich pojechałem na SG i byłem bardzo zadowolony. Jeśli możecie soczewki nosić, to noście soczewki. Jeśli nie, to drugą bardzo fajną opcją są specjalne wkładki korekcyjne, wkładki druciane do jakichś okularów, bądź też po prostu wkładki tak zwane uniwersalne na druciane z drutem na szkiełka. Tak po prostu. To się tak nazywa. Po prostu wkładka korekcyjna. Poszukajcie, powinniście znaleźć. Albo uniwersalne, albo pod dedykowane okulary, tak jak te tutaj. No i najczęściej w świecie to jest opcja również fajna, ponieważ są to po prostu zwykłe okulary z dodatkowymi szkiełkami. Okulary uniwersalne, tak jak wspomniałem, możemy nosić codziennie. Trzecia, jak i czwarta opcja to są wszelkie nakładki na okulary, które my mamy już aktualnie na sobie. Jeśli macie okulary jakieś mniejsze, to bez żadnego problemu możecie je zmieścić właśnie pod jakimiś większymi goglami, bądź też właśnie pod tymi goglami ochronnymi, specjalnymi nakładkami swego rodzaju na okulary korekcyjne. Czyli po prostu macie własne okulary, nie chcecie nic innego kupować, tylko kupić jakieś gogle, założyć je na okulary, jesteście szczęśliwi, bo wszystko dobrze widzicie, no i macie okulary, które po prostu lubicie. Wiecie, że dobrze działają, są dobrze dopasowane, nie ścierają was, nie zgniatają was, po prostu okulary, które macie na sobie i do których jesteście przyzwyczajeni. Jest to opcja trzecia i czwarta, powiedziałbym, gorsza niż te poprzednie, ale tak jak mówię, czasami po prostu się nie da, czasami po prostu trzeba zrobić tak, ale tak jak mówię, są to wszystkie jakieś możliwości, więc jeśli macie wadę wzroku w ASG, nie przeszkadza to w niczym, ale jeśli nie jesteście pewni do tego, co tak naprawdę widzicie, to tak jak mówię, idźcie do okulisty, bo myślę, że jest to sprawa oczywista, prosta, banalna, a naprawdę może wam to uratować tyłek i nie tylko w ASG, jak i w codziennym życiu, po prostu dobry wzrok to jest, myślę, podstawa. Ja to dopiero zrozumiałem wtedy, kiedy kupiłem te okulary i kiedy je pierwszy raz w życiu założyłem. Dla mnie to było wow, jak Wrocław w nocy ładnie wygląda, bo to było jakoś na święta. Jak ja zobaczyłem te wszystkie światła, które się nagle okazały piękne i ostre, a nie jakieś takie błyszczące, nie wiadomo co. Myślę, że osoby krótkowzroczne wiedzą, o czym mówię. Więc najczęściej w świecie, jeśli chodzi o okulistę, to idźcie, sprawdźcie się, ogarnijcie się. Jeśli możecie, kupcie soczewki, poproście, żeby was nauczyli tam zakładać, wtedy was wypuszczą soczewkami i soczewki to są, tak jak mówię, opcja numer jeden. Ale jeśli coś nie macie, to powiedziałam wam jeszcze wszystkie opcje inne. Tak więc, moi drodzy, jeśli macie jakiekolwiek pytanie o to, co zrobić, kiedy macie jakieś tam wady wzroku czy cokolwiek innego, to piszcie śmiało w komentarzach. Gdybyście mieli jeszcze o czymkolwiek innym tak naprawdę pytania, to również piszcie w komentarzach. Ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Subskrybujcie kanał, by być na bieżąco, zostawcie łapkę w górę, jeśli odcinek wam się podobał. Zapraszam na Instagrama, ponieważ tam się wkrótce będziemy rozkręcać. Link w opisie. I ja wam życzę miłego dnia, moi drodzy. Do zobaczenia już wkrótce w następnych odcinkach z replikami, bo myślę, że będzie ciekawie. Tylko muszę jeszcze na jedną rzecz poczekać, bo coś dużego stanęło i muszę poczekać, ale to już nie jest zależne ode mnie. Moi drodzy, ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku na ASG. Trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa.